Po premierze Avengers Endgame wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób będzie budowana czwarta faza MCU i każda po niej. Już teraz wiemy, że świat Marvela będzie wyglądał kompletnie inaczej, jednak to nie oznacza gorzej. Disney, promując swoją platformę Disney Plus, postanowił wykorzystać jedną z najlepiej zarabiających serii filmowych w historii, aby właśnie zwiększyć popularność i liczbę subskrybentów. Wtedy też przyszedł rok 2020 i na cały świat spadła pandemia, która kompletnie zmieniła jakiekolwiek plany, jeśli chodzi o produkcję Marvela. Ten rok na tyle mocno odbił się na ich planach, że po najnowszej wypowiedzi Kevina Feige wiemy, że Marvel już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Pierwsze trzy fazy Marvel Cinematic Universe były budowane w 100% przez wielkie produkcje, które zaliczyły swoje premiery w kinach na całym świecie. Dostaliśmy kilka seriali, jak na przykład Agenci Tarczy, jednak nie byli oni wymagani, aby być na bieżąco z MCU. I właśnie teraz to wszystko się zmienia, ponieważ seriale czwartej fazy MCU i dalej będą wymagane, aby zrozumieć to, co się dzieje w świecie Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige, czyli obecny prezes Marvel Studios, w wywiadzie dla magazynu Emmy powiedział, że seriale będą już niedługo pełniły funkcję prawie filmów. Pierwsza reakcja jest taka, że dostaniemy coraz więcej właśnie seriali i mniej wielkich produkcji. Jednak sprawa jest inna, ponieważ od teraz seriale nie tylko będą pokazywać nam historię bohaterów, którzy nie załapią się na swoją gigantyczną produkcję, ale także będą budować historię, która będzie podstawą tych filmów. Dla przykładu można podać serial WandaVision i Loki, których historia bezpośrednio zbuduje podwaliny pod film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Drugim przykładem może być serial Mrs. Marvel i Secret Invasion, którzy przygotują grunt do Captain Marvel 2. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tych produkcji, to zapraszamy do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Dla Was to dosłownie chwila, a dla nas olbrzymia motywacja do robienia kolejnych filmów. Tak więc od teraz seriale Marvela nie będą pełniły funkcję tylko wypełniającą puste miejsca pomiędzy większymi premierami, ale to właśnie akcja tych seriali i będzie główną historią. Kevin dodał, że ludzie idą do kina, aby doświadczyć czegoś, czego nie doświadczą oglądając serial. Jednak działa to też w drugą stronę, ponieważ oglądamy serial dla doświadczenia, którego na wielkim ekranie nie dostaniemy. Za przykład podał on produkcję WandaVision, która zadebiutuje 15 stycznia. Historia, jaka została tam przedstawiona, jest kompletnie niemożliwa do zrealizowania jako pełnometrażowy film. Jednak nie oznacza to, że akcja przedstawiona w tym serialu nie jest ważna dla świata MCU. Elizabeth Olsen, grająca Wandę, obecnie jest na planie filmowym Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ponieważ jej serial kończy się w miejscu i z wydarzeniami, które będzie musiał poruszyć sam Stephen Strange. Kevin Feige na sam koniec dodał, że produkty streamingowe to w 100% przyszłość wytwórni. Jednak nie skreśla filmów, ponieważ będzie ich sporo i będą one większy niż kiedykolwiek. No właśnie, co to wszystko oznacza dla filmów takich jak Captain Marvel 2, Czarna Pantera 2 czy cała reszta? Produkcje kinowe nie będą zaczynały się od wstępu do historii i później radzenia sobie z czymkolwiek będą musieli sobie radzić. Ta historia już będzie, ponieważ ją rozwijać będą właśnie seriale na Disney+. Doctor Strange będzie musiał poradzić sobie z szaleństwem Wandy, Thor prawdopodobnie będzie zmagał się też z częściowo wydarzeniami serialu Loki, a kolejnym wielkim wydarzeniem na miarę Avengers będzie właśnie film Captain Marvel 2, do którego doprowadzi serial w Secret Invasion. Każdy film będzie teraz miał ogromną wartość i będzie niósł za sobą smak wydarzeń na miarę właśnie Avengers. Tak więc wygląda na to, że Marvel będzie chciał utrzymać obecną ilość premier filmowych, jednak cały rok będzie okraszony w ogromną ilość seriali na Disney+. Warto przypomnieć, że obecnie mamy w produkcji 11 seriali, a wiele znajduje się w przedprodukcji, o których nawet nie wiemy. Warto też zauważyć, że produkcja Marvela na Disney+ nie są zwykłymi serialami. Są to niesamowicie rozbudowane i dopracowane seriale, których nie widzieliśmy jeszcze nigdzie indziej. Dla przykładu, budżet serialu WandaVision wynosi 150 milionów dolarów, a pierwszy film Iron Man z 2008 roku miał budżet 140 milionów. To chyba mówi samo za siebie. Jednak można też z drugiej strony zrozumieć osoby, które nie chcą seriali i chcą więcej produkcji filmowych. Dla takich osób niestety, póki czasy się nie ustabilizują, na zmianę strategii liczyć raczej nie możemy. A wy cieszycie się z takiej ilości seriali od Marvela, czy zamienilibyście je na kilka pełnoprawnych filmów? Dajcie nam znać, oczywiście w komentarzach. Jeśli szukacie więcej informacji na temat świata Marvela, to zapraszamy na nasz Instagram, link do którego znajdziecie w opisie. A po więcej filmów z informacjami takimi jak ten, zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych materiałów. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.